Play for fun! Cześć, witam wszystkich FPS-owiczów, Dziadek Rybka z tej strony, Modern Warfare 2019, komentarz live, no i oczywiście jest to dominacja. Mapę znacie, wielokrotnie z tego co pamiętam pokazywałem rozgrywki z tej mapy. Zobaczymy co w dniu dzisiejszym ta rozgrywka ciekawego przyniesie. Mam nadzieję, że mój team będzie w miarę ogarnięty i coś tutaj ciekawego razem z teamem ugramy. Zastanawiam się jeszcze jaką wybrać tutaj klasę, czy coś do pobiegania po mapie, czy raczej tradycyjnie M13. Niech będzie M13. Przyzwyczaiłem się do gry tym karabinem szturmowym. Zresztą ta odsłona z tymi pociskami kwasowymi, nabojami kwasowymi bardzo mi się podoba. Chwila cierpliwości, jeszcze odliczę. Jeden start. Mam nadzieję, że tutaj wszystko dobrze później zgram. Wielokrotnie o tym powtarzam, że dlatego odliczam, aby to później wszystko odpowiednio było tutaj dograne z tym, co dzieje się na ekranie i z tym, co słyszycie. Poczekam tu chwilę. Mam nadzieję, że któryś z moich teammateów ruszy na punkt B, bo póki co nikt, widzę, nie chce tego zrobić. Nikt się nie kwapi do tego, żeby właśnie ten punkt B zająć, a ja sobie tutaj chwilkę poczekam. Postaram się w jakiś sposób to miejsce zabezpieczyć, czyli miejsce, w zasadzie schody, które prowadzą na górę, ewentualnie tu drzwi po lewej stronie. Jest teammate. Mam nadzieję, że ogarnie temat i przejmie punkt B, a ja tutaj poczekam na przeciwników. Już chyba coś tam się zadziało, bo widzę, że pobieranie punktu B zatrzymało się i w tym momencie przejmują go przeciwnicy. No ale tak łatwo to nie będzie. No i pobiegnę w swoje miejsce tutaj do tego budynku. Mam nadzieję, że nic złego się nie zadzieje. Chyba ktoś biegł za mną, ale nie mam pewności. Zobaczymy. Coś tam się... A, dobrze przeczuwałem. Gdzieś słyszałem kroki, ale nie byłem pewny, czy to przeciwnik, czy raczej mój teammate. No, tutaj intuicja mnie nie myliła, jednak tutaj biegł za mną przeciwnik. Chwila cierpliwości. Powinien ktoś chyba wybiec... A, właśnie, tak jak powiedziałem, miałem rację, że ktoś wybiegnie od punktu A. Czasami tak się dzieje, że jestem wcelowany w przeciwnika, a nie ma efektu, tak jakby trafienie, nawet hitmarka. Nie wiem, czym jest to spowodowane, bo ping mam przeciętny, on waha się między 40 a 60, także zobaczymy, jak to będzie tutaj się działo i co w tej rozgrywce się zadzieje. Chwila, moment, czy ktoś tutaj mi biegnie? Cel B pobierają. Tak łatwo to nie będzie. Proszę bardzo. Bardzo dobrze. Zobaczymy, czy ktoś z przeciwników będzie szturmował to pomieszczenie. Domykamy drzwi. Aha. Tutaj coś ktoś pisze z przeciwnej drużyny, że mamy cheatera. Chwila. Zobaczmy, to chyba chodzi o... Ten report him, please, if you think he's a cheater. To chyba chodzi o teammate'a mojego. No dobrze mu powiedziano, no jeżeli używa cheatów, niech go raportuje. Zobaczymy, jak będzie wyglądała to rozgrywka w dalszej części. Czy rzeczywiście jest to cheater, czy gość jest ogarnięty. Zobaczymy za kilka chwil. No, przewagi wielkiej nie ma. 40... Chodź tutaj, co ty tutaj mi pobierasz? Bierz to, teammate. Sprawnie. Farta miałeś, że się pojawiłem w tym oknie. W tym momencie jest, tak jak patrzę na wynik, 48 do 46 dla przeciwników. Wygrywają delikatnie. Kurde. Chodź, trafię go czy nie? Ach, tylko go lekko podziurawiłem. Wybiegnie tu? Nie wybiegnie. Przez okno może będzie próbował. No, dobra. Ach, kurczę. Jednak nie odpuszczą chyba. Będą... A, mam cię, okej. Okay. Claymore i działamy. Jeden do Vitola. Chodź, brawo. Mam cię. Działamy. Niech leci ten Vitol. Tutaj. Albo tu. Zobaczymy. Mam nadzieję, że
Vitor kogoś dopadnie i ustrzeli. Kurczę. No, ta ofiara w oknie mogłaby już zniknąć, bo delikatnie gdzieś tam zbytnio nie widzę, żeby tutaj jakiś przeciwnik się przemieszczał i mam nadzieję, że nikt tutaj z przeciwnej drużyny teraz nie będzie próbował wejść mi przez to okno, bo byłoby słabo, jeżeli bym zginął, nie widząc przeciwnika. Coś tam się dzieje. No, Vitol. Ach, kurczę. Ojojoj. Chwila. Chwila skupienia. To mleko zawsze mnie denerwuje. No pytanie, czy będzie... Patrz! Chodź tutaj. Jaki fart. Który on mi w ogóle wszedł? Albo przez okno, albo przebiegł po tutaj tej kładce, która jest na zewnątrz. Cel A pobierają. No ale to nic. I tak mamy delikatną przewagę. 96 do 64. Nie jest źle. Brakuje mi dwóch fragów do kolosa. No pytanie... Pytanie, czy uda się... O, proszę! Co tu się dzieje? Okej. Jeszcze jednego Claymora tu postawię. Zamknę drzwi. Kolos jest, więc nie jest źle. Zamknę drzwi i miejmy nadzieję, że przeciwnicy będą próbowali tam sobie wbiec, a jak będą próbowali, to będzie jeszcze kilka niespodzianek. Przycupnę tutaj. Pytanie, czy ktoś będzie biegł tędy, czy nie, z drużyny przeciwnej. Fajnie by było, jakby ktoś tutaj się pojawił, to jakiś tam zawsze delikatny frag dodatkowy wpadnie. No okej. Działamy dalej. Ktoś opuszcza grę chyba z przeciwnej drużyny. No ale to nic. Nie wygląda to źle. Także... działamy. O ty. Tak to my się nie będziemy bawić. Tutaj pobierają. Dobrze, jeszcze ty. Tak łatwo to nie będzie. Okej. Kolos robi robotę. Chyba tutaj gdzieś jest. Nie mam pewności. No ale dobra, poczekam tutaj przy punkcie A. Ważne, żeby... O, chodź. Okej. Nie jest źle. Ciśniemy. Okej. Ktoś znowu opuścił lobby. A tutaj mnie próbował z RPGa ustrzelić. No wychyl się, o, już nie bądź taki. Dobra, jest. Tam. Okej. Ciśniemy. Może przejmiemy punkt C. Od tego jest kolos w zasadzie. No co tu się dzieje? Gdzie jesteś? Tu? Tak łatwo to nie będzie. Skądś mnie tutaj mocno otłukuje, tylko... Kurczę. No kolos... Kolos jest dobry, tylko że... Czasami... Bywa tak, że... Ta jego mobilność jest mocno... utrudniona. Chodź tutaj. Na górze chyba jest. Dobra. Po bólu. Jeszcze tu. Okej. I tu. Nie jest źle. Potrójne zabójstwo. Oni pewnie będą szturmować to pomieszczenie. Tak myślę, że za chwilę pewnie będą atakować to pomieszczenie. Ale to nic. Chwila cierpliwości. No i jak? Gdzie ten predator poleci? Okej. No tutaj... Chodź. Dobre. No, proszę cię. Naprzejmowane. Nic tu nie przejmiesz, kolego. Gdzie jesteś? Okej. No tak łatwo to nie będzie. Żebyście tutaj jeszcze na koniec wygrali. Raczej nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli chodzi o przeciwników. No okej. Ciśniemy. Ciśniemy dalej. No i po meczu. Easy. Easy. Doskonale. Właśnie. Ja easy with all the hackers in it. Then it's easy. Fucker.
Who is a cheater? Tell me. Stop hacking. Stop cheating. Why? What? Hey, who is a cheater? Tell me. Kto jest a cheater? No, it's already gone. Darius. FPS Edia, my YouTube channel, you noob. No dobra. Zobaczymy co dalej. Jaka mapa będzie, więc jeżeli będzie coś ciekawego, to pozostanę i dogram kolejny mecz. Chwila cierpliwości, jeżeli będzie, tak jak mówię, coś fajnego, jakaś taka mapa, która w cudzysłowie podchodzi pod moje granie, to pozostanę i jeszcze jeden mecz rozegram z komentarzem live. Chwila cierpliwości. Nie jest zła. Talsk Backlot, też tą mapę lubię, także czekamy, niech się wczytuje i startujemy za chwilę. Zobaczymy, jak będzie teraz wyglądała rozgrywka i czy przeciwnicy także będą tutaj kogoś posądzali o nieuczciwe praktyki w rozgrywce, także chwila cierpliwości. Okej. Co wybierzemy? No pewnie tutaj może chwila, ale dobra. Albo napiszę, albo odpuszczę do Krzycha. Napiszę, jaki jest mój YouTube. Niech sobie zobaczy i tyle. Także dobra, okej. Trzeba wybrać jakąś klasę. Zobaczymy jaką. Niech będzie 13 tradycyjnie. Mam nadzieję, że tutaj też ten karabin szturmowy, dzięki niemu może uda się wbić coś ciekawego, także zobaczymy. Okej, chwila, moment. Dobra, biegnij i postawimy sobie Claymora. No nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o wybór nagrody za serię ofiar, czyli pierwsza to jest tutaj Witold, druga to wsparcie śmigłowca, no i trzecia najwyższa nagroda za serię ofiar, czyli Juggernaut, Kolos, jak kto woli. Chodź tutaj, nie pobieramy tak łatwo. Chwila, moment. Niech się tutaj ten Claymore tutaj załaduje, przeładuje sobie jeszcze szybko wyrzutnie i postawię sobie tradycyjnie Claymora na wejściu. Póki co remis, nie jest źle, delikatnie już prowadzimy, także wyszukam sobie, mam nadzieję, kolejnego w cudzysłowie łatwego jakiegoś fraga. Przy fladze C, przy punkcie C grasują przeciwnicy, także pewnie, aby patrzeć, jak będą, jest tutaj, ach kurczę, czasami takie szybkie tutaj wcelowanie się w przeciwnika powoduje to, że dajemy mu niepotrzebny sygnał, gdzie się znajdujemy i to się może skończyć gdzieś tam kiepsko na wysokim tutaj killstreaku, ale tu, no właśnie, zobaczmy, czy on tu mi się wychyli, czy nie, jeszcze chwila cierpliwości. No jest. Okej, pięknie. Właśnie jakiegoś prezesa chyba ustrzeliłem. Tak, prezes Dawid. Okej. Dobra, przeładuj to na spokojnie i czekamy na dalsze jakieś tam działania. Brawo. Prezes Dawid na Claymore pofrunął. Stawiamy kolejnego i czekamy. Metoda papieska. Czas i cierpliwość, jak to mówią. Proszę bardzo. No tak, jak przystało na stupid nuba. Tak to wygląda. Zobaczymy. Brakuje mi kilku fragów do Vitola. A pytanie, czy ktoś tu wbiegnie? Chwila cierpliwości. Czy ktoś tutaj wbiegnie? Okej. Przy celu B są. Okej. Tak łatwo to nie będzie. Kolejny Claymore i czekamy. Metoda papieska. Czas i cierpliwość. Chwila, moment. No dobra, przeładujmy sobie wyrzutnie. Nie jest źle. Nie jest źle. Także zobaczymy, czy też w tej rozgrywce będzie płacz w momencie, kiedy uda się
oby udało się wstrzelić za chwilę właśnie pierwszą nagrodę za serię ofiar, jaką jest Vitol. Później już powinno być troszeczkę łatwiej, no ale nie chwalmy dnia, jak to mówią, przed zachodem słońca. A widzę, Smiley jest dostępny, gra w Modern Warfare, także może później dołączę do niego, zobaczymy. O, biegnie, wybiegnął tutaj, wybiegnął, o to chodzi, bardzo dobrze. Kurczę, gdzieś tutaj był, no ale jak to mówią, się zmył. Pytanie, gdzie pobiegł, także jeszcze krótka chwila i mam nadzieję, że tutaj Vitol wskoczy jako pierwsza nagroda za serię ofiar. Także no proszę, długo nie trzeba było czekać. Puśćmy sobie tutaj Vitola. Powinno tutaj jeszcze coś wpaść. Mam taką oczywiście delikatną nadzieję. No, tego to się nie spodziewałem. Jeszcze ty przy celu B. I ty. Mam nadzieję. Jest. Okej. Dobra. Działamy. Biegnij. Niech. Niech pobiera tutaj. Dwa fragi. Dwa fragi do kolosa. Jeden. Jest. Okej. Biegnie. No dobra. Zrzucamy. Plantujemy i czekamy. Dobra. Zrzucaj. Okej. Hey, stupid noob. Yes, my YouTube channel. Hey, no, my YouTube channel FPS Media. Go and look how to get easy juggernaut, okay? Okay. YouTube FPS Media. No dobra. Działamy. Krótki przekaz poszedł do przeciwników. Znaczy w zasadzie do teammate'ów, bo to chyba był teammate. Nie będę teraz sobie tym zawracał zbytnio głowy. A, mleko. Ktoś próbuje. No dobrze, próbujesz tutaj się ze mną. Gdzie jesteś? Pokaż się gdzie. Tu. Hej. No dobra. Mamy sporą przewagę, więc tutaj nic nie powinno się złego. Go to B, guys. Protect B. Zadziać. No kurde. Prezes. Okej. Trochę mi otłupi. Dobra. A, ślał mi pozdrowienia. Albo komuś innemu. Okej. Działamy. Biegnij. Biegnij na flagę A. Albo w zasadzie punkt A, jak kto woli. O, kąt. Tak łatwo to nie będzie. C pobierają. Ale to nic. Poradzimy sobie i z tym. Jakieś muchy tu latały. Ważki. Dobra, jest. No dobra, dobra. Pobierz to i zobaczymy. No biegnij. Coś tam się chyba dzieje, pobiera. No. No tak to nie będzie. Zobaczmy, czy są tu przeciwnicy. Spora przewaga. A, mocno mnie otłukli. Ten dżuger to nawet nie przeżyje. Miałem rację, że Juggernaut nie przeżyje, no ale okej. Gramy dalej. Zobaczymy jak dalej tutaj. Okej. Ciągle zapominam, żeby położyć się, jak przeciwnicy do mnie strzelają, no ale to już mało jest istotne,
bardzo mamy sporą przewagę w tym momencie. W tym momencie 178 do 103, także raczej nie powinno być problemu z wygraniem tego meczu. No ale dobra, trzeba jakoś doturlać się w cudzysłowie do końca tej rozgrywki i co? A kurde. No właśnie, jak to mówią, noob shield, tak. O, prezes Dawid też mnie podziurawił, no ale okej. Nie tym razem. Nie tym razem. Mam nadzieję, że ta rozgrywka już... Jeszcze tutaj ktoś predatora puścił, no ale okej. Kurde, no to już zakrawa o, można powiedzieć, żałość. No okej. Chodź. Mam cię. A. Easy, my friend, yes. Czas na kolejny sukces. Stupid noob, you have the right name. Yes, I am. I am stupid. Nice. Very nice. Great noob, he carry us, man. Very nice skills. Very nice. Fuck you, man. Very nice. Very nice. Very nice. One kill. Czasami warto posłuchać tego, co mówią gracze w lobby. Jest wtedy naprawdę ciekawie. To chyba tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ta rozgrywka trochę przydługa, ale dwa mecze live. Myślę, że obejrzało wam się to w miarę fajnie. No i oczywiście serdecznie zapraszam do śledzenia naszego Twittera, a także zerkania tam systematycznie, bo tam pojawiają się informacje, co w danym momencie prezentuje nasz kanał FPS Media. Serdecznie was pozdrawiam i do usłyszenia niebawem. Cześć!